Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, na którym pokażę Wam tanie zamienniki drogich kosmetyków. Co dodatkowo mnie cieszy, to to, że wszystkie zamienniki to produkty polskie. No i teraz mam do Was pytanko. Która ze stron mojej twarzy wykonana jest tymi droższymi produktami, a która tańszymi? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam Was do oglądania dalej. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja dobieram podkłady zazwyczaj w oparciu o porę roku, którą obecnie mamy. Jeżeli chodzi o ten okres taki jesienno-zimowy, to pozwalam sobie na trochę bardziej kryjące, nawet odrobinę cięższe podkłady i dobrze się w nich czuję. Natomiast w tym okresie wiosenno-letnim kocham, jak na mojej twarzy jest najmniej, jak to tylko możliwe, jak podkład wygląda ultra naturalnie i promiennie. Także na ten moment moim ukochanym, niezastąpionym podkładem jest podkład Dior Backstage. Ten podkład sprawia, że Wasza cera jest wygładzona, jej koloryt jest ujednolicony, a skóra wygląda niesamowicie naturalnie i promiennie. To jest taki podkład, który wygląda, jakbyście na Waszej skórze nie mieli nałożone nic. Oprócz oczywiście kremu nawilżającego i za to właśnie go kocham. On na dni make-up no make-up jest po prostu świętym gralem. I nie wyobrażacie sobie, jak mnie ucieszyło to w momencie, kiedy znalazłam jego zamiennik. A zamiennikiem jest podkład z Belle Hypoallergenic, który nazywa się Long Lasting Drop Makeup. On daje naprawdę tak podobny efekt na skórze, że myślę, że nawet wprawione oko miałoby problem, żeby je od siebie odróżnić. Tak samo jest ultra lekki na twarzy, daje naturalne wykończenie, pięknie ujednolica skórę. No naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o dostępność odcieni tych dwóch podkładów, to tu mamy aż 40 kolorów do wyboru, także jest o wiele łatwiej coś dla siebie dobrać. Natomiast tutaj w przypadku tego podkładu mamy 8 tych odcieni, także uważam, że też nie jest źle. I co do krycia. To jest fajne w tych podkładach, że tu możemy budować to krycie i jeżeli chcemy mieć je ultra lekkie, to po prostu wmasowujemy ten produkt palcami w twarz i wyglądamy tak, jak już mówiłam, jakbyśmy po prostu nic nie mieli na swojej skórze. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać krycie trochę większe, ja na przykład uważam, że te podkłady mogą dać krycie takie średnie plus, no to wtedy bawimy się już z beauty blenderem i możemy nałożyć parę warstw, nadal będzie wyglądał naturalnie i niesamowicie pięknie, także nie ma co przedłużać. Na moją lewą stronę nałożę podkład z Diora, a na prawą podkład z Belle. Mam nadzieję, że widać to, jaki ten podkład jest kremowy i jak łatwo sunie po twarzy. Ja w ogóle mam wrażenie, że jakbym nakładała jakiś krem nawilżający, także no jest to bardzo przyjemne. Ten podkład ma taką konsystencję, że jemu to służy, jak go się to tak troszeczkę wklepie palcami w skórę. Potem oczywiście używam beauty blendera, aby go jeszcze mocniej zagruntować na mojej twarzy. Jak on już troszeczkę zaschnie, to dokładam drugą warstwę w te miejsca, gdzie tego krycia mi jeszcze troszeczkę potrzeba. I tak jak poprzednio, utrwalam podkład za pomocą beauty blendera. I zobaczcie teraz, tak jak Wam wcześniej mówiłam, koloryt mojej skóry jest wyrównany, wygląda nadal mega naturalnie, a już prezentuje się zdecydowanie ładniej. I teraz ten sam efekt będziemy chcieli osiągnąć na drugiej stronie, na którą nałożę podkład z Belle. Jedyne tylko, co Wam powiem, że one się mogą troszeczkę różnić odcieniem, no jakby jest to oczywiste, ponieważ tak jak Wam mówiłam, Dior ma o wiele szerszy wybór kolorystyczny, także na drugą stronę twarzy nakładam podkład Belle. I tutaj aplikuję go dokładnie w taki sam sposób, także nakładam pierwszą warstwę i lekko ją wklepuję palcem. Porównując obie strony mojej twarzy, stwierdzam, że wyglądają one praktycznie identycznie. Jakby się tak mocno przypatrywać, to ta strona z Belle jest może minimalnie bardziej rozświetlona, natomiast ten efekt się ujednolici w momencie, kiedy użyję pudru. Ale chciałabym Wam jeszcze powiedzieć coś, co Was wyrwie z butów, ponieważ cena podkładu Dior Backstage to 182 zł, natomiast cena podkładu Belle Long Lasting Drop Makeup to około 30 zł. Obecnie nawet w Hebe jest promocja z kartą Hebe, kosztuje on niecałe 19 zł, także myślę, że to jest niesamowita okazja. Przechodzimy zatem do kolejnego zamiennika. Aby podkład wyglądał na naszej skórze nieskazitelnie przez cały dzień, musimy go koniecznie zagruntować. Ja w tym celu używam dwóch różnych pudrów, ponieważ ja mam cerę mieszaną i
ona trochę wymaga ode mnie innego traktowania w niektórych partiach. Także na strefę T nakładam puder matujący, natomiast na boki twarzy lubię nałożyć puder rozświetlający. I właśnie do tego służy mi już, można powiedzieć, nawet kultowy produkt Hourglass, a mianowicie Veil Translucent Setting Powder. To jest puder, który ma właściwości rozświetlające, jest niesamowicie drobno zmielony, przez co odbija światło w taki sposób, że tuszuje Wam drobne zmarszczki, jakieś przebarwienia, zaczerwienienia. No robi to naprawdę w taki bardzo unikatowy sposób. Wygląda po prostu na skórze przepięknie i bardzo leciutko. I ja znalazłam zamiennik dla tego pudru, a jest nim puder rozświetlający Wow Illumi z Bell. Ten produkt dostępny był swego czasu w Biedronkach w limitowanej edycji, natomiast cieszył się na tyle dużym zainteresowaniem, że został na jakiś czas wrzucony do regularnej oferty Bell i można go nabyć na ich stronie. Jeżeli chodzi o to, jak on wygląda na skórze, to tak naprawdę ciężko jest odróżnić, który puder jest który. Ponieważ nie dość, że ma identyczną barwę, to tak naprawdę wygląda w taki sam sposób po roztarciu na skórze. Zresztą co ja wam będę opowiadała, zaraz wam pokażę, jak on wygląda na swatchu. Na palcu wyglądają praktycznie identycznie, tak samo sytuacja ma się na swatchu. Zobaczcie, tak naprawdę między nimi nie ma żadnej różnicy, natomiast już w tym momencie widać, że są bardzo drobno zmielone i przepięknie odbijają światło. Zaczynam od mojej droższej strony. Spójrzcie proszę, jak niesamowity efekt daje ten puder na skórze, jak ona wygląda tak bardzo naturalnie i promiennie, jakby była odżywiona od środka. Ja ten efekt uwielbiam i tak naprawdę on Wam jest w stanie zmiękczyć taki nawet najcięższy makijaż i sprawić, żeby on wyglądał bardziej naturalnie. No chyba, że po prostu chcecie mieć taki efekt make-up, no make-up na co dzień, po nałożeniu tego pudru już naprawdę nasz makijaż wygląda turbo, turbo naturalnie, także mi się to mega podoba. Nałożę w tym momencie na drugą stronę puder z Bell. Uwielbiam ten efekt właśnie takiej rozświetlonej, zdrowej skóry. I zobaczcie, porównajmy sobie teraz moją stronę tańszą z droższą. Wydaje mi się, że naprawdę nie widać tutaj za dużej różnicy. I jeżeli chodzi o różnicę w cenie, no to zapnijcie pasy, ponieważ puder z Hourglass kosztuje 215 zł, natomiast puder Wow Illumi z Bell kosztuje 13,99. Jednym z moich ulubionych kroków podczas makijażu jest nakładanie rozświetlacza. I mam tutaj dla Was jednego z moich największych ulubieńców ever, a mianowicie jest to rozświetlacz Kuki z Benefitu. Ja go nie mam w takiej pojedynczej postaci, ja mam go w paletce Cheek Leaders z Bronze Squad i już Wam pokazuję, jak on wygląda. On ma taki bardzo nieoczywisty kolor, ponieważ to jest taki złocisty rozświetlacz, ale on ma też w sobie takie srebrne drobiny, nawet takie trochę wpadające w róż. Jakimś cudem dosłownie dostosowuje się do każdego typu cery, do każdego koloru skóry i wygląda na nim rewelacyjnie. Co jest jeszcze fajne, to jego konsystencja, bo on jest taki trochę plastelinowy i dzięki niemu możemy na naszych policzkach uzyskać efekt tafli. Natomiast mi udało się znaleźć zamiennik dla tego produktu i jest to rozświetlacz z Vibo I Choose to Bounce w kolorze 1 Get Rich. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, no to można powiedzieć, że ona jest praktycznie taka sama. Też jest taki niesamowicie mięciutki, plastelinowy. Błysk naprawdę jest w tak podobnym odcieniu, że nie wiem, czy byście je odróżnili obok siebie. W opakowaniu może tego tak nie widać, natomiast nie ma co gadać, pokazuję Wam swatcha. No czyż to nie jest praktycznie to samo? Zobaczcie, jakie te kolory są do siebie zbliżone. Tak samo pięknie odbijają światło. No jak dla mnie to są siostry bliźniaczki. Tradycyjnie zaczynam od tej droższej strony i nakładam na moje kości policzkowe rozświetlacz Kuki. Ja i ten rozświetlacz to była miłość od pierwszego wejrzenia. Mój policzek wygląda jakby był mokry i no po prostu ja nie wiem, czy ja muszę coś więcej mówić. Zobaczcie po prostu na to, jak wygląda moja skóra po nałożeniu tego rozświetlacza. Efekt jest bardzo intensywny, który możemy stopniować. Jeżeli wolicie taki trochę bardziej subtelny błysk, no to spokojnie można taki efekt uzyskać. Natomiast jeżeli ktoś lubi taflę odbijającą światło i rażącą ludzi po oczach, no to też będzie zadowolony z tego rozświetlacza. Rozświetlacz z Vibo aplikuję na mój drugi policzek. No i co sądzicie?
jest jakaś duża różnica. Ja jej szczerze mówiąc nie widzę. Według mnie oba policzki wyglądają po prostu niesamowicie pięknie. I słuchajcie tego, jeżeli chodzi o różnicę w ich cenie, to za rozświetlacz cookie w takiej pojedynczej formie zapłacimy aż 182 zł. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz z Vivo, to ta cena oscyluje mniej więcej w okolicy 16 zł. Moje brwi niekiedy potrafią być naprawdę niesforne. Ja mam trochę dłuższe włoski na brwiach, plus tutaj w wewnętrznej stronie moje brwi są troszeczkę takie bushy, także ja bardzo muszę uważać, jak je ułożyć i chciałabym, żeby ten efekt utrzymywał mi się cały dzień i był trwały. Znalazłam naprawdę rewelacyjny produkt z Benefitu, który nazywa się 24 Hour Brow Setter i to jest produkt, który dokładnie dostarcza mi tego, czego ja pragnę, a mianowicie to jest produkt cement. On jest niesamowicie trwały. Tak naprawdę w momencie, kiedy ja ułożę sobie włoski na moich brwiach w odpowiedni sposób, tak jak mi się podoba, to mam jak w banku, że wieczorem one będą dokładnie w tym samym miejscu. Nie ruszą ich żadne przemieszczające się włosy po twarzy, nawet czapka. No naprawdę to jest produkt rewelacyjny, ale udało mi się znaleźć zamiennik do tego produktu, którym jest Brow Gel z Pierre René. On był kiedyś przezroczysty, natomiast w miarę używania, no niestety trochę mi się tutaj zabarwił, ponieważ przenoszę na niego po prostu produkty z moich brwi, zazwyczaj cień, ale to jest produkt, który ma dokładnie takie samo działanie jak produkt z Benefitu. Mianowicie utrwala wasze włoski w takim kształcie, jak wam się podoba, możecie sobie nim zrobić taki efekt bushy brows i zupełnie podnieść brwi do góry, albo tak jak ja w tym momencie będę robiła, czyli po prostu przejechać po kształcie brwi i sprawić, że włoski zostaną w tym samym miejscu. Ale powiem wam więcej, to nie jest jedyny zamiennik, który mam dla tego produktu. Kolejny to Brow & Go z Eveline, to też jest taki właśnie bardzo silny, utrwalający żel. Działa tak samo jak ten z Pierre René. Kolejnym produktem jest żel z My Secret, którego niestety teraz nie mam przy sobie. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak on wygląda. On ma takie samo działanie, to jest tak samo mocny, naprawdę godny polecenia. Także te dwa produkty plus ten z My Secret gwarantuję wam, że dadzą wam bardzo, ale to bardzo podobny efekt do tego żelu z Benefitu. Stwierdziłam, że trochę umilę wam widoki i w międzyczasie zrobiłam makijaż oczu. Ale nie martwcie się, wracamy do testu, także na początku nakładam żel z Benefitu. I on ma taką fajną szczoteczkę, która jest bardzo precyzyjna. Można nią dosłownie wyczesać wszystkie włoski i ułożyć je w taki sposób, jak nam się żywnie podoba. Tutaj żaden włosek nie zostanie pominięty. Teraz wystarczy tylko poczekać, aż produkt wyschnie i w międzyczasie zaczynamy z żelem od Pierre René, który już ma taką bardzo standardową szpatułkę. Pomimo, że kształt tej spiralki jest inny, to nie zmienia to faktu, że tak samo możemy ułożyć nasze włoski bardzo precyzyjnie. Nie należy się na pewno tym faktem martwić. Moje brwi są utrwalone, ujarzmione, o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o ceny tych produktów, to żel z Benefitu kosztuje aż 145 zł. Natomiast jeżeli chodzi o żel z Pierre René, to jego cena oscyluje w granicach około 15 zł. Natomiast jeżeli byśmy chcieli się skupić na żelu z Eveline i z My Secret, to on kosztuje mniej więcej około 10 zł. Święto Bożego Narodzenia już tuż, tuż i jak pomyślę sobie, jaki kolor ust kojarzy mi się ze świętami, to odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że czerwony. Jakiś czas temu był ogromny hype na markę Juicy Cosmetics. To jest marka stworzona przez Julię Wieniawę i wydała m.in. w swojej pierwszej kolekcji 6 pomadek w różnych odcieniach i jednym z nich, takim bardzo klasycznym, jest odcień Bloody Tango. To jest pomadka, która ma takie bardziej kremowe wykończenie i daje efekt czerwonych, lekko połyskujących ust. Mi udało znaleźć się zamiennik dla tej pomadki i jest to pomadka z Eveline Oh My Kiss w odcieniu 13. Zaraz pokażę wam na dłoni, jak łudząco podobne one są do siebie. Ich kolor jest praktycznie identyczny. Z tej strony mamy pomadkę Juicy, a z tej Eveline. Ich wykończenie jest bardzo podobne, one są takie kremowe, nawilżające i odbijające pięknie światło. Przejdźmy zatem do aplikacji tych produktów. Pomadka
kartka Juicy nałożona. Zobaczcie, jak ona kremowo wygląda na ustach i jak pięknie odbija światło. Nie jest to absolutnie matowa pomadka, także wasze usta będą wyglądały cały czas bardzo świeżo. Nakładajmy zatem pomadkę z Eveline. Przyznacie chyba, że nie zorientowalibyście się, że mam na sobie dwie różne pomadki. Natomiast jeżeli chodzi o ich cenę, to pomadka Shameless Lip Crayons Juicy kosztuje 69 zł, natomiast jej zamiennik, a mianowicie pomadka Oh My Kiss Eveline, kosztuje około 11 zł. To już wszystkie tanie zamienniki drogich kosmetyków, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Porównując dwie strony mojej twarzy, jestem ciekawa, czy zgadlibyście, która z nich wykonana jest tymi droższymi kosmetykami, a która tańszymi. Nie sądzę. Jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to dajcie proszę kciuka do góry. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Buziaki!